Dzień dobry. Jest to film dotyczący historii w klasie ósmej i temat to zimna wojna i wyścig zbrojeń. I zaczynamy od zaostrzenia zimnej wojny. Jak pewnie pamiętacie, po śmierci Stalina nastąpiła poprawa stosunków między USA a ZSRS. Lecz jak się wkrótce okazało, była ona krótkotrwała i sytuacja zaostrzyła się na przełomie lat 50. i 60. Dlaczego tak się stało? ZSRS wspierało ruchy komunistyczne na świecie i dążyło do obalenia rządów przychylnych USA w państwach Ameryki Łacińskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki. Stany Zjednoczone podejmowały działania w celu powstrzymania tych zapędów, wspierając antykomunistyczne rządy wielu państw oraz organizując tajne operacje przeprowadzane przez Centralną Agencję Wywiadowczą, czyli CIA. Ówczesny prezydent USA, słynny bohater z czasów II wojny światowej, generał Dwight Eisenhower, uważał, że pokój można utrzymać poprzez odstraszenie przeciwnika, utrzymując mocną armię i zwiększając wydatki na zbrojenia. Przeciwnik był najwidoczniej podobnego zdania, ponieważ ZSRS także zwiększyło swój potencjał militarny. Po przeprowadzeniu w 1949 roku pierwszej udanej próby z bombą atomową dysponował bronią jądrową, a 4 października 1957 roku umieścił na orbicie okołoziemskiej pierwszego sztucznego satelitę Sputnika, wyprzedzając w tym USA. Chruszczow grał kartą broni jądrowej, licząc na zastraszenie społeczeństw państw Zachodu i sparaliżowanie działań ich rządów przeciwko ZSRS. A w jaki sposób doszło do kryzysu kubańskiego w 1962 roku? Otóż Kuba, leżąca na Morzu Karaibskim, od dawna była w amerykańskiej strefie wpływów. USA kontrolowały jej gospodarkę i popierały rządzących Kubą dyktatorów. Tymczasem wielu mieszkańców wyspy, zwłaszcza na prowincji, żyło w ubóstwie. W 1959 roku władzę na Kubie przejął w wyniku rewolucji zwolennik komunizmu Fidel Castro. Nawiązał on współpracę z ZSRS i dążył do radykalnych reform wzorowanych na ZSRS, które były niesprzyjające dla amerykańskich firm. To wszystko wzbudziło w USA poczucie zagrożenia, w wyniku czego podjęły próbę obalenia Castro przy pomocy przeszkolonych przez CIA emigrantów kubańskich, którzy w 1961 roku przeprowadzili nieudany desant w Zatoce Świń. W odpowiedzi Castro zacieśnił współpracę z ZSRS, pozwalając na zainstalowanie na wyspie sowieckich rakiet z głowicami jądrowymi. W ten sposób Chruszczow chciał szantażować USA i ich nowego prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, którego uważał za niedoświadczonego polityka. Jednak Kennedy podjął zdecydowane działania. W październiku 1962 roku wprowadził blokadę morską Kuby i zażądał od Chruszczowa wycofania rakiet. Zarówno USA, jak i ZSRS postawiły w stan najwyższej gotowości siły atomowe. Ten blef Kennedy'ego okazał się udany, ponieważ Chruszczow kazał wycofać rakiety z Kuby. Natomiast USA zobowiązały się, że nie będą próbowały siłą obalić ustroju komunistycznego na wyspie. W jaki sposób przebiegała wojna w Wietnamie w latach 1955-1975? Francuzi po przegranej wojnie z wietnamskimi partyzantami wycofali się ze swoich kolonii w Indochinach. Wówczas powstały tam dwa państwa: komunistyczny Wietnam Północny i prozachodni Wietnam Południowy. Wietnam Północny dążył do zjednoczenia obu krajów i wspierał działającą na terenie Wietnamu Południowego komunistyczną partyzantkę Viet Cong. Kiedy władze Wietnamu Południowego zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w walce z partyzantami, USA udzieliło im pomocy i w wojnę zaangażowało ponad 500 000 żołnierzy amerykańskich i olbrzymie środki. Jednak mimo to walki w trudnym terenie nie przyniosły zwycięstwa, a przedłużająca się wojna, wielkie straty wśród żołnierzy amerykańskich i ludności cywilnej Wietnamu doprowadziły do wybuchu ogromnych protestów antywojennych w USA. Wszystko to sprawiło, że w 1970 roku prezydent USA Richard Nixon
podjął decyzję o wycofaniu wojsk amerykańskich z Wietnamu Południowego, co ostatecznie stało się w 1973 roku. Już w 2 lata później, w 1975 roku, Wietnam Południowy został zaatakowany przez Wietnam Północny i zjednoczony pod rządami komunistów. Tak więc wojna wietnamska była klęską USA i oznaczała osłabienie ich pozycji. Jaka z kolei była sytuacja w ZSRS za czasów rządów Leonida Breżniewa? Otóż w wyniku kryzysu kubańskiego pozycja Chruszczowa w partii osłabła i w 1964 roku musiał on ustąpić ze stanowiska, a nowym pierwszym sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego KPZS został Leonid Breżniew. Na skutek jego rządów służby bezpieczeństwa KGB, czyli Komitet Bezpieczeństwa Publicznego, nasilił działania przeciwko tzw. dysydentom, ludziom sprzeciwiającym się władzy komunistycznej. Natomiast w stosunkach między Zachodem a ZSRS w latach 70. XX wieku nastąpiło odprężenie. Dzięki podjętym rozmowom ograniczono prawdopodobieństwo wybuchu następnej wojny światowej. RFN w 1970 roku potwierdziło uznanie polskiej granicy. Oba państwa niemieckie, czyli RFN i NRD, uznały swoje granice i odrębność. Natomiast w 1975 roku w Helsinkach został podpisany akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którym potwierdzono istniejące w Europie granice i mechanizmy mające zapobiec pojawieniu się napięć międzynarodowych. Ta względna równowaga wynikała też z faktu dysponowania przez Zachód i ZSRS porównywalnymi zasobami broni nuklearnej. Mimo że w dalszym ciągu trwał wyścig zbrojeń, jednak zawarto umowy o jego ograniczeniu, zwłaszcza jeśli chodzi o broń biologiczną i chemiczną. Ważnym wydarzeniem tych czasów była jeszcze interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W Czechosłowacji w 1968 roku w partii komunistycznej do głosu doszli zwolennicy tzw. socjalizmu z ludzką twarzą pod przywództwem Aleksandra Dubčeka i rozpoczęli tzw. praską wiosnę. Podjęli oni próbę złagodzenia systemu komunistycznego, znieśli cenzurę, wprowadzili wolność zrzeszenia się i nawiązali bliższe kontakty z państwami zachodnimi. Reformy te cieszyły się dużym poparciem społecznym. Jednak ZSRS, w obawie, że praska wiosna rozszerzy się na pozostałe państwa bloku wschodniego, doprowadziły 20 sierpnia 1968 roku do interwencji. Wojska Układu Warszawskiego, w tym polskie, wkroczyły do Czechosłowacji pod pretekstem obrony socjalizmu. Władze w Czechosłowacji zostały wymienione, a nowe wycofały się z reform. Wydarzenia te uzmysłowiły wielu lewicowym politykom Zachodu, jak bezwzględną politykę prowadzi ZSRS w stosunku do państw bloku wschodniego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.